Piknik lotniczy 2018 w Świebodzicach przeszedł do historii. Tegoroczne wydarzenie obfitowało w atrakcje zarówno podniebne, jak i te na płycie lotniska. Podczas obu piknikowych dni widzowie mogli obserwować widowiskowe pokazy lotnicze, skoki spadochronowe, pokazy straży pożarnej, wystawę sprzętu lotniczego, modeli latających i wiele innych atrakcji. Organizatorem pikniku był burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz. Pogoda póki co jest łaskawa dla nas, bo to wiadomo, że przy otwartych imprezach jest to czynnik bardzo często decydujący, ale też najważniejsze i to cieszy serce, że tyle dzieciaków, tyle też osób, młodych ludzi, którzy tu podeszli, żeby się bawić, żeby tak naprawdę spędzać fantastycznie, familijnie, rodzinnie kilka chwil na naszym lotnisku. A sam piknik, no myślę, że już tak obrósł pewną tradycją, że już nawet nie trzeba go za bardzo zachwalać. Zarówno dorośli, jak i dzieci mogli podziwiać szybowce, które na co dzień stacjonują w hangarze na terenie gminnego lotniska w Świebodzicach. Szybowcom towarzyszyła wystawa zdjęć lotniczych Piotra Strzeleckiego. Drugiego dnia pikniku odbył się drugi świebodzicki zlot pojazdów zabytkowych.
Drugi świebodzicki zlot pojazdów zabytkowych to wydarzenie organizowane w dużej mierze przez Stowarzyszenie Motoweteran Wałbrzych. Podczas obu piknikowych dni w namiocie gminy Świebodzice każdy mógł otrzymać pamiątkową naklejkę, balony, a dla milusińskich były także samoloty do składania. W trakcie imprezy prowadzona była zbiórka na leczenie świebodziczanina Daniela Sadowskiego, zorganizowana przez przyjaciół rodziny. W akcję włączyła się grupa Angry Wolf Wałbrzych. Motocykliści wozili chętnych zadatki wrzucane do puszki.